Nie od dzisiaj wiadomo, że brukowce często wymyślają plotki o gwiazdach. Niektórzy przymykają na to oko, inni ruszają do sądu. Dziś powiemy o tych drugich. Joanna Brodzik. Ona chyba jako pierwsza pozwała tabloid. Paparazzi śledzili aktorkę, gdy wracała z imprezy z Pawłem Wilczakiem. W pewnym momencie aktorka się potknęła i to zdjęcie opatrzono tytułem „Joasiu, co się stało?”. Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, o co chodziło dziennikarzom. Sugerowali, że gwiazda była kompletnie pijana. Brodzik, która słynie z tego, że bardzo strzeże swojego życia prywatnego, ruszyła szukać sprawiedliwości w sądzie. Sprawę wygrała. Katarzyna Skrzynecka i jej były mąż Zbigniew Urbański na długo zapamiętali pewną imprezę. Następnego dnia po zabawie jedna z gazet opublikowała tekst, w którym sugerowano, że piosenkarka podczas imprezy starała się zwrócić uwagę swojego byłego narzeczonego, algierskiego wokalisty Ferida Lakharda. Skrzynecka nie odpuściła, proces trwał 2 lata i zakończył się ugodą. Swego czasu ta sama gazeta, która tak zdenerwowała Skrzynecką, zasugerowała, że zaokrąglone kształty Kai są spowodowane niczym innym jak ciążą. Pozwała wydawcę gazety i wygrała. Sąd zawyrokował, że publikacja naruszyła jej dobra osobiste i nakazał wypłacenie artystce 50 tysięcy złotych. Kiedy Anna Mucha była jeszcze z Kubą Wojewódzkim, zakochani pojechali razem do Egiptu. Paparazzi uchwycili ją, kiedy opalała się topless na plaży. Zdjęcia oczywiście opublikowano. Aktorka określiła to mianem zamachu na jej prywatność. Podobnie jak poprzedniczki, Mucha wygrała proces i otrzymała 75 tysięcy złotych odszkodowania. Złośliwi mogą powiedzieć, że skoro Mucha ostatnio rozebrała się dla Playboya, to tamte zdjęcia też nie powinny jej przeszkadzać. Nic bardziej mylnego. Każdy ma prawo do prywatności, a sesja w magazynie dla mężczyzn jest czymś zupełnie innym niż zdjęcia zrobione z ukrycia. Tygodnik Wprost lubi szokować okładkami, co oczywiście jest próbą zwrócenia uwagi czytelników. Niekiedy jednak posuwa się za daleko. Nie tak dawno na okładce pojawił się fotomontaż. Połączono twarze Krzysztofa Ibisza oraz Latoi Jackson, siostry zmarłego króla popu, która podobnie jak brat przeszła wiele operacji plastycznych. Krzysztof Ibisz strasznie się zdenerwował, zresztą trudno mu się dziwić. W wywiadzie dla naszej telewizji zapowiedział, że ma zamiar ruszyć z tą sprawą do sądu. Czy znacie gwiazdy, które również powinny wytoczyć proces tabloidom? Czekamy na Wasze wypowiedzi na forum na dole, a na adres plotkarnia@wptv możecie nadsyłać propozycje na kolejne odcinki. Cześć!